pierwsze studio wyborcze, które mamy i gościmy wspaniałe osoby. Pana Waldemara Szumnego, radnego miasta Rzeszowa i jednocześnie kandydata PiS na prezydenta Rzeszowa. Dzień dobry, witam serdecznie i panią Krystynę Wróblewską, byłą panią poseł na, na sejm RP i jednocześnie byłą panią radną, a, a teraz kandydata kandydatkę, przepraszam bardzo, do rady miasta Rzeszowa. Witam wszystkich państwa, witam mieszkańców Rzeszowa i okolic. I pierwsze pytanie. Ta nasza rozmowa będzie bardzo szybka, mamy 10 minut. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Jasne. Jakby pan przekonał y, mieszkańców, żeby zagłosowali na pana? Dwoma elementami. Po pierwsze, zamierzam mówić, i to nie ukrywam, od 25 lat robię, co do tej pory jako radny robiłem w Rzeszowie, czym się zajmowałem, jakimi sprawami, jakimi tematami. A drugi element, którym chcę przekonać, to jest. Program, program, z którym idę do wyborów, program, o którym będę ja mówił, już mówię. W sobotę będzie konwencja wyborcza, konwencja programowa w hotelu prezydenckim i tam ja, moja drużyna, drużyna, która jest ze mną, przy mnie, będziemy mówić o programie. Z tym programem będziemy ruszać od soboty już od 12 na osiedla, będziemy na każdym osiedlu, będziemy mówić o szczegółach, spotykać się z mieszkańcami, słuchać ich problemów, bo idziemy też po to w tych wyborach. Ja. Do... Ratusza, na, na prezenta i kandydaci na radnych, żeby potem w Radzie Miasta, wśród radnych, żebyśmy mogli, realizując program, spełniać te marzenia mieszkańców Rzeszowa, pragnienia, rozwiązywać ich problemy, pomagać ludziom. Mhm. Pani poseł, wierzy, że Waldemar Szumny wejdzie do drugiej tury? Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Rzeszowa, uważam, że pan Waldemar Szumny. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa jest samorządowcem od 1998 roku. Ja zasiadałam z Panem Waldemarem, Szumnym w Radzie Miasta i bardzo dużo od pana Waldemara się nauczyłam. On pokazywał mi jak trzeba właśnie wspierać mieszkańców Rzeszowa, jak trzeba dbać o Rzeszów. Robił wspaniałe interpelacje, wiele interpelacji przeszło dzięki zaangażowaniu pana Waldemara Szumnego. Uważam, że w drugiej turze jestem przekonana, że będzie pan Konrad Fiołek i pan kandydat na prezydenta pan Waldemar Szumny. I tutaj muszę mieszkańcy Rzeszowa powiedzieć jedno, że kandydatem prawicy Zjednoczonej. Zjednoczonej prawicy jest Pan Waldemar Szumny. Troszeczkę może właśnie uzupełnię, czy rozszerzę, jak to należy rozumieć kandydat Zjednoczonej Prawicy. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo y, że cała Zjednoczona Prawicy, ja jestem w pisie od początku istnienia partii zakładałem, bo mam poglądy prawicowe. Ja sobie bardzo cenię i to jest dla mnie ważne, że wszystkie te organizacje partyjne popierają mnie, a oprócz tego tak jak pani poseł, pani pani była radna, mam nadzieję, za chwilę też przyszła radna, mówi, że. To poparcie z środowisk, ruchów, stowarzyszeń, NGO-sów, rad osiedlowych, nie, tu, wielu także organizacji kombatanckich, także środowiska słuchaczy Radia Maryja, młodzieżowych, strzelca. Przecież mamy wspaniałą kandydatkę z ruchu, ze Związku Strzelec, y, studenci, świetna kandydatka pani Paulina. Hmm. Wrócimy może do czasów, gdy wśród radnych będą w, znowu studenci, <grym> bo to pan redaktor <grym> pamięta te czasy. Tak. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Jakie cechy pozytywne ma Krystyna Wybleska i dlaczego warto na nią zagłosować? Ja bym wymienił trzy takie cechy. Pierwsze to wiedza, kompetencje, doświadczenie. Niesamowita wiedza w obszarze szeroko rozumianej oświaty, edukacji. Tak naprawdę to są nie tylko szkoły, kształcenie właśnie dzieci czy wychowywanie, ale od wielu, wielu lat, bo znamy się z Krystyną wiele lat, jako dyrektor placu... Pla Pla placówki tak? doskonalającej nauczycieli wojewódzkiej naszej, no, kształci przyszłych nauczycieli, to nadzoruje to kształcenie, wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania. No to to jest pierwsza cecha do. Czyli rozumiem, że jest pana faworytką. Wiedza, no, jedną z tej drużyny, którą ma, z którą będziemy, mam nadzieję, tworzyć większość w Radzie Miasta. Druga cecha, jeżeli państwo pozwolicie, to, to też powiem, druga cecha to jest energia, przebojowość, pewien wigor. Żywotność, i znaczy, to bym powiedział w ten sposób, że jeżeli są jakieś możliwe pomysły do zrealizowania, że coś by się może, dało zrobić, to Krystyna pokazuje, że to da się zrobić, bo ona wie, gdzie pójść, gdzie zadzwonić, ma kontakty to jest druga cecha. I trzecia cecha, bo powiedziałem, że trzy, trzecia to mhm. jest takie, no nie wiem, ciepło ludzkie, podejście do człowieka, empatia. Znam wiele przypadków, nie mamy dzisiaj czasu, mógłbym wymieniać, bez nazwisk oczywiście, gdzie człowiek był w potrzebie, potrzebował w różnych trudnych sytuacjach życiowych, zakrętach. Krystyna sama wyciągała rękę, proponowała rozwiązanie. Co więcej, jeżeli ktoś zwracał się, ja znam takie sytuacje, jeżeli się ktoś zwracał o pomoc, Krystyna zawsze proponowała więcej niż ten człowiek chciał. Ale Taka ja jest pani powiem, idea właśnie. Ale ja mogę powiedzieć jedno, panie redaktorze, bo muszę się hmm. odwdzięczyć panu. Znaczy, ja ja ma... mówię pra... ja, ja, bo... ja w kampanii mówię prawdę. A, nie chcę na panstwie prowadzić <laughs> kampanii. ja hmm. oczywiście, ale ja tutaj się chcę odwdzięczyć panu Waldemarowi Szumnemu, hmm. bo muszę powiedzieć, że pan D Waldemar Szumny ma bardzo, jedną, bardzo dobrą cechę, którą ja bardzo cenię i chciałabym też ją mieć. Ale nie tylko jedną. Nie, nie, ale ja mówię tą, na którą chciałam się skupić. To przede mhm. wszystkim jest osobą, która bardzo logiczne i potrafi myśleć. Jest matematykiem z wykształcenia. Dzisiaj. Mhm. Marzy mi się i ja myślę, że tutaj będę rozmawiała z panem prezydentem, żeby jednak w Radzie, w szkołach rzeszowskich postawić na matematykę. I mhm. ja myślę, że to będzie ogromny orędownik matematyki w polskich szkołach, mhm. ale matematyki przez duże M, żeby dzieci kochały matematykę, żeby dzieci po prostu chciały się uczyć, bo dzisiaj kandydat na prezydenta, który ma ogromne doświadczenie samorządowe, ogromne od 1998 mhm. roku, jest... Praktykiem, jest osobą, która potrafi łagodzić konflikty, potrafi zjednać sobie ludzi, mm. zjednać sobie środowiska, które postawiają posta na pana Waldemara Szumnego. Mm. Wydaje mi się, że to jest kandydat, który powinien być przyszłym prezydentem miasta Rzeszowa. Trzy kluczowe idee kandydata. Ideę w sensie yy, to, co należy w mieście zrobić koncepcję. Yy, ja chciałbym. I chcę i to zrobię <marsz> jeżeli wygram. Pierwszą decyzję podjąć taką, że powołać chcę trzech zastępców merytorycznych, bezpartyjnych y, ludzi z, do, z dużą wiedzą i doświadczeniem, którzy zajmą się każdy z nich swoim obszarem i właśnie tam są te idee. Po pierwsze uporządkowanie chaosu urbanistycznego. To jest kwestia tych niesławnych wZ tak tego bla, braku odpowiedniego. To przez lata się kumulowało, to nie jest tylko ostatni czas. Z tego, co nieraz przeraża mieszkańców. Ktoś kupuje działkę, chce postawić domek, nie wie, czy za chwilę mu, wież... znaczy wie... właśnie niestety za rok mu jakieś wieżowce się pojawiają. Jest osiedle szeregówek, za chwilę całe bloki wielkie powstają obok. Chaos urbanistyczny tak należy opanować. Druga kwestia, zieleni. Kwestia zieleni oporządkowane, ale nie na zasadzie jakichś drobnych parków kieszonkowych, bo no, nie, nie krytykuję tego, tylko trzeba pomyśleć o porządnym parku centralnym nad Wisłokiem po drugiej stronie bulwarów. Piękne, spacerowe miejsce dla mamy z wózkami, dla dla seniorów, miejsce spo rekreacji, spotkań. I trzecia idea, która mi się marzy, to jest uwolnić ten potencjał młodego środowiska. My się szczycimy, Rzeszów ma bardzo dużo studentów, było jeszcze więcej. Mamy dużo ludzi młodych. Oni mają niesamowite po pomysły. Ja, ja jako nauczyciel, ja, ja pamiętam, jak miałem akurat wychowawstwo w klasie, gdzie dzieciaki, młodzież w liceum miała takie pomysły, że myśmy tylko mogli to ja tylko się cieszyłem, że po prostu tyle twórczych pomysłów jest. W Rzeszowie też, po to są też studenci na naszych listach, żeby oni potem w radzie, jak będą radnymi, żeby mogli spełniać te marzenia. Ja mam na podstawie tego ich planu, co by chcieli w Rzeszowie, skonstruowałem taki pakiet dla młodych, o którym będę mówił w sobotę dokładnie na konwencji, gdzie będą rozwiązania. I panie redaktorze, no proszę państwo, stosowane w Polsce to nie jest odkrywanie Ameryki. Ja się dziwię, że nie można tego w Rzeszowie było zrobić. A ja uważam, że to da się zrobić i to zrobimy wspólnie z Krystyną, z ekipą w ratuszu, mam nadzieję, już niedługo. Ja, szanowni państwo, moje hasło wyborcze, bądźmy razem dla Rzeszowa. Czyli bądźmy wspólnie tak szeroko, o czym mówiliśmy z panem Waldemarem Szumnym, ale przede wszystkim ja chciałabym wykorzystać w Radzie Miasta swoje doświadczenia poselskie. Byłam w Komisji Edukacji, gdzie naprawdę zadbałam o edukację, zadbałam o to, żeby doradcy metodycznie wrócili, żeby technik farmacji wrócił, żeby wróciła opiekunka medyczna, czyli rzeczy, które są potrzebne w naszym rzeszowskim środowisku również. Będę dbała o służbę zdrowia, bo byłam w Komisji Zdrowia i przede wszystkim będę dbała o naszych seniorów, ponieważ dzisiaj wiek się wydłuża e, trzeba zadbać o tą właśnie politykę społeczną ale na co chciałabym szanowny panie redaktorze zwrócić uwagę musimy budować więcej żłobków i przedszkoli rzeszów się rozwija rzeszów się poszerza więc mamy jednak tego zbyt mało trzeba postawić na Rozwój żłobków, przedszkoli to po pierwsze. Trzeba zadbać o to, żeby była darmowa komunikacja mm. dla dzieci i młodzieży i dla seniorów. To, rozumiem, że to są nasze to wspólne są hasła, nasze wspólne Ta, hasła ale ja będę do formowania. swoich też pomysłów przekonywała pana kandydata na prezydenta Miasta Rzeszowa. Ale przede wszystkim e, trzeba zadbać o to, żeby Urząd Miasta Rzeszowa, którym będzie e, w ratuszu zarządzał pan prezydent Waldemar Szumny, żeby był bardzo przyjazny dla mieszkańców. No, no, dziękuję, dziękuję państwu dziękuję. serdecznie za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy. I życzymy Dobrze. Państwu miłego dnia. Dobrze. Moimi gośćmi byli pan Waldemar Szumny, kandydat na prezydenta Rzeszowa, i pani Krystyna Wróblewska, była radna Rzeszowa, była pani poseł. Bądźmy razem dla Rzeszowa. Dziękuję.